już właściwie ostatnie klocki nam zostały do zebrania. Jedno wyzwanie będzie bardzo trudne. Nie wiem, czy uda mi się je ukończyć. Weźmy sobie Lancia Stratos do tego. Dzięki za zdrówko. Cyk. I tak, musimy teraz wystartować sobie... O, tu już się zaczęło odliczać. Jeszcze raz, kasuję sobie czas. Z lądowiska dla śmigłowców musimy dojechać do chaty. Ja sobie zaznaczę chatkę na mapie. To już są ostatnie klocki. Jedno wyzwanie będzie trochę trudne dla mnie do ukończenia. Jakieś takie dziwne ono jest. No zobaczymy, jak sobie poradzę. Pojedziemy trochę shooterem tutaj, bo to jest Lancia, ona jest no, rajdówka taka fajna. Pojedziemy sobie shooterem. Dobra, czas mi się skasował. I tak, tu musimy sobie zjechać. Trochę na prawo. I już, mamy shooter. I tym shooterem sobie jedziemy prosto do domku właściwie. Powinno się udać. Niecałe 2 minuty tam mieliśmy czasu, nie? I jak wyjeżdżamy z tego shooterka, to na wprost jakoś tam było, tak? O! To nie do końca na wprost. Ale spoko, mamy na to jeszcze minutę, więc... Bardzo łatwe to wyzwanie jest. I za 50 klocków, nie? Gdzie wcześniej mieliśmy, no... Kurczę, dużo trudniejsze wyzwania za 30 klocków chociażby. Kurde. Zrobione. Dobra, co nam jeszcze zostało? Zobaczcie, tylko te klocki tutaj, co są. Zostały. Mamy coś od chaty. Nie, teraz mamy już z innych miejsc. Więc tak, mamy teraz... Dinozaur Graveyard? Gdzie to było? Musimy wziąć samochód z klasy S1 jakiś. Weźmy sobie... samochód... Właśnie nie wiem, czy offroadowy bierzemy, czy jaki? Weźmy sobie BMW, może wystarczy. Dobra. Teraz tak, Dinosaur Graveyard. Gdzie to było? Stamtąd chyba jeszcze nie startowałem ani razu. A może startowałem, a zapomniałem. Dinosaur Graveyard. Powinno być to zaznaczone na mapce. Na pewno jest jakoś. Kurde, ja nie wiem, które to miejsce dokładnie. Gdzie te dinozaury? Bo to chyba tu. Chyba cmentarzysko dinozaurów. To będzie to, nie? Tak. Graveyard bardziej mi się kojarzy z jakimś ogródkiem, nie wiem czemu. Cmentarzysko dinozaurów. Ty, a ta BMW w zajebiście brzmi. To jest chyba ta Jamesa Bonda, nie? Teraz, w którym miejscu my musimy wystartować? Do latarni morskiej musimy dojechać w 2 minuty. Cmentarzysko dinozaurów jest gdzieś tutaj. Musimy najechać na odpowiednie miejsce, żeby to się zaliczyło. Wow! Wow! Co to? Co? Co to było? Bardzo proszę o klaski dla Polaków, którzy zdobyli 2. miejsce w Lamborghini Super Trofeo Europe 2019 wczoraj. Będę walczyć... Dzisiaj będę walczyć o 1. pozycję. O, nawet nie wiedziałem, że co to w ogóle jest. Lamborghini, coś tam... Co to? Ej, powinniśmy to jakby mieć. Mam samochód z klasy S1. Nie, nie mam samochodu z klasy S1. Wziąłem samochód z klasy... A? What? A on taki szybki jest? Dobra, kurde, co mi się pomyliło? To klasa S1 ma być. Dobra, no to będzie jeszcze łatwiej niż myślałem. No to weźmy sobie może... Może... No to weźmy tego drugiego Jamesa Bondowego. A czekaj, mieliśmy Zenvo, bo ktoś tam pisał, a Luce, jak ty nie masz tego Zenvo, może być zdobył i teraz mam, zobaczcie. No to weźmy sobie Zenvo. No i teraz mi się od razu zaliczyło.
I już mamy, już wystartowaliśmy. 2 minuty mamy na dojechanie do Latarni Morskiej. Nie powinno być aż takie trudne. Możemy sobie chyba normalnie ulicą jechać nawet tutaj dookoła. Dziwnie się jedzie tym samochodem, taki miękki w prowadzeniu jest. W ogóle się nie trzyma drogi jakby. A jednocześnie opony nie piszczą, jakbyśmy zrywali przyczepność. Dziwnie się prowadzi to auto. Coś zaliczyłem. Stunt Double? Ej, to jest to trudne wyzwanie, które ja mówiłem, że go nie zaliczę, bo będzie za trudne. Mi się właśnie automatycznie zaliczyło. What the fuck? Ja taki dobry jestem. Ej, bardzo dobrze. Zaliczymy wszystkie klocki teraz od razu. Jedziemy do Latarni Morskiej. Ship. O, zaliczone. Już naprawdę, zobaczcie, tylko te 5 klocków zostało nam do zaliczenia. Teraz z Latarni Morskiej do boiska. Musimy wziąć samochód z klasy B. Ship. A, no to co, golfem jedziemy, nie? Herbatka mi się kończy. Bierzemy golfa. To są takie wyścigi to z Lambo, tak? Jaka temperatura u ciebie na dworze? U mnie na dworze albo na polu, zależy skąd kto tam jest. Nie wiem ile jest. Ja jeszcze, chłopie, na dworze dzisiaj nie byłem. Czasami jest tak, że cały dzień nie jestem na dworze. Renderuję, składam odcinki, robię miniaturki, człowiek. A czasami nawet 2 dni pod rząd nie jestem na dworze. Nie no, golfina daje radę, co? Czekaj, bo... Gdzie było to boisko? A to jakoś tu muszę skręcić, kurde, niepotrzebnie tutaj tak pojechałem. Ale mamy taki zapas czasu, że powinno mi go wystarczyć na spokojnie. Cieszę się, że już dojeżdżam tutaj, a jeszcze mam minutę, żeby ogarnąć. Bardzo łatwe te wyzwania. To są ostatnie wyzwania, jakie mamy do zrobienia. I tak, teraz... czy mamy coś z boiska? Nie mamy, ale mamy z Lighthouse do... UFO Crash Site, czyli całą mapę musimy przejechać samochodem z klasy A. No, to już może być trudniejsze, ale znowu mamy duży zapas czasu, więc powinno nam wystarczyć. Klasa A. Weźmy sobie jakąś inną furkę. A, ale teraz możemy sobie wziąć tego Bonda, nie? Czy widziałem kiedyś Audi S1? Widziałem, A1 na pewno widziałem. I może S1 też, bo one są przecież bardzo podobne z wyglądu do siebie. Tylko S1 no jest szybsza i tyle. Dobrze myślę, nie? U mnie jest 30 stopni Celsjusza. No gorąco jest teraz wszędzie, tak? Nie ma co narzekać, no. Jak jest zimno, to też wszyscy narzekają. O, jest zimno. Dobrze jest, tam nie narzekajcie, kuźwa. Gorzej jakby w ogóle nie było ciepła, nie? Z ciepła można pozyskać energię, z zimna nie bardzo. Ale zwracam wam taką ciekawostkę, bo ja tak kiedyś myślałem i pewnie większość osób tak myśli, że elektrownie wytwarzają więcej prądu, większe obciążenie mają w zimę, no bo każdy myśli sobie, o, ogrzewanie, tutaj srat-tat-tat-ta, nie? Ale prawda jest taka, że elektrownie mają większe obciążenie w lato, dlatego, że jest większy opór przesyłu energii, większe koszty przesyłu energii są, większe straty na przesył energii są, bo im większa temperatura, tym większy opór elektryczny po prostu i na przesyle się dużo traci tej energii, no, a po prostu na cieple gdzieś tam się wydziela i tak dalej, nie? Także w zimę, tak jak na przykład ja kiedyś pracowałem w elektrowni, to w zimę sobie pracowały 2 bloki, 1 blok. Blok to znaczy taki zespół energotwórczy, można to tak w skrócie nazwać.
po prostu jeśli to jest elektrownia jakaś konwencjonalna, węglowa, no to tam mamy po prostu kocioł, generator i na końcu transformator i tam podajniki węgla. No, takie po prostu najprostszy schemat, mogę wam to powiedzieć, jak to wygląda, nie? Tam jeszcze dochodzą do tego jakieś pośrednie rzeczy typu odsiarczanie tych spalin i tak dalej, i tak dalej. No, ale chodzi o to, że te zestawy prądotwórcze, te powiedzmy, bo to powinien gdzieś skręcić, w zimę chodzi ich na przykład tam po dwie sztuki, po jedna sztuka w elektrowni, a w lato po cztery, po trzy, to tak minimalnie. W zależności od tego, jaka to jest elektrownia. Tak. Także w lato jest więcej energii wytwarzane w elektrowniach. Kurde, ale wam powiedziałem, nie? Podzieliłem się tym, co wiedziałem i fajnie. Dobra. Dinozaur Graveyard, klasa A. Do mojego domu musimy pojechać. Spoko. Lucek uczy i bawi. Tak. Taka ciekawostka. Weź pod uwagę, że w lecie oświetlenie uliczne świeci się krócej, bo noc jest krótsza. No tak, ale dochodzą urządzenia klimatyzacji, które też sporo energii biorą. Więcej... Znaczy, tak jak... W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale najwięcej energii zużywają gospodarstwa domowe. Wszyscy tak myślą... Te fabryki to one takie duże są... Co to mi się tutaj... O, to tutaj jeszcze jest ten dinozaur graveyard, to co chodzi? No i wszyscy myślą, aha, te fabryki takie duże, ale tak dużo prądu zżerają. Ale statystycznie najwięcej gospodarstwa domowe zżerają prądu. Po prostu, bo jest ich więcej. Nie? I wiecie, te klimatyzatory, nie klimatyzatory, ludzie chcą się chłodzić, tam sobie włączają te wszystkie ten... rzeczy i tak dalej, nie? Dużo tego idzie. No i przede wszystkim opór przesyłu, koszty przesyłu tej energii się zwiększają. Urządzenia się grzeją, a jak się urządzenia grzeją, to też więcej prądu zużywają, no bo są straty na wydalaniu ciepła, prosto. Ale wam powiedziałem, teraz skończycie oglądać streama i pójdziecie do rodziców. Mama! A wiesz, kiedy najwięcej prądu idzie? Ty wiesz? Czy nie wiesz? Ja ci powiem, kiedy najwięcej prądu ty zużywasz, bo jesteś gospodarstwem domowym. Tak Lucek powiedział. Bierzemy teraz samochód z klasy B. Weźmy sobie Audi RS3. Wszyscy lubią Audi RS3, nie? Co kurczę i bawi. Jedziemy z centrum do boiska futbolowego. Sobie tam skoczymy i fajnie. Patrzcie, tu mamy nawet wycieraczkę z tyłu. I tak, centrum miasta. Jedziemy do boiska. O ty kurde, tutaj się nie zmieścimy. To są wycie sraczki, dobry, nieważne. Musimy, tak, boisko... Gdzie jest to boisko? Tutaj. Bo tu była jakaś hopka na to boisko, ja pamiętam. To po co ja na offroady jadę? Moja fabryka to istny pożeracz... pożeracz energii elektrycznej. Dobrze, ale weź pod uwagę, Pączek, to... że ta twoja fabryka jest jedna
a na miejsce twojej fabryki przypada jeszcze 3000 innych domów, bloków i osiedli, tak? Wejdź sobie do helikoptera kiedyś i zobacz na mapie, znaczy popatrz sobie, ile jest gospodarstw domowych dookoła, a ile jest fabryk, okej? Okay? I wtedy zobaczysz ten efekt skali po prostu. Tak jest, no. Zresztą to ja sobie tego nie wymyśliłem. Ja się tego nauczyłem, po prostu pracowałem w tym, no. I osoby, które zarządzają energią, bo mi to o tym powiedziały, no to nie jest jakaś wyssana z palca rzecz, tak? Z jakiejś tam Wikipedii, czy tam nie wiem z czego. Po prostu, no to są... To jest informacja od osób, które zarządzają energią. Od dyspozytorów, czy jakich tam się nazywa, elektryków tam elitarnych, nie wiem, jakichś tam. Zwą, jak zwą. Po prostu. Od tych takich elitarnych motherfuckerów i oni wszystko wiedzą. Tych inżynierów tam. Protestantów jakichś tam. Do helikoptera, no tak, ale to helikopter też dobry będzie, już się nie czepiaj. Ej, ostatnie wyzwanie mamy do Lighthouse w samochodem klasy A. No to musimy, znaczy to nie jest ostatnie, bo został nam do odblokowania jeszcze ten klocek i ten będzie taki najostatniejszy z ostatnich, no. Panie, to jest wyższa matematyka. Ale ten klocek jest ostatni z tych odblokowanych i dostaniemy tą figurkę tutaj jakąś fantastyczną. Także ten jest ostatni i musimy wziąć jakiś elitarny samochód z klasy A. No mamy co prawda, a nie, ten się nie liczy. Klasa A. No to weźmy sobie, no weźmy sobie Ferrari GTO. Tych samochodów nie ma już za dużo na świecie, ale w Fordzie możemy sobie je kopiować i kopiować ile chcemy. Tak, musimy jechać z centrum do Lighthouse, czyli do latarni morskiej. Wiecie co to latarnia morska? To tam. Jak macie świnki morskie, to one sobie na takim słupie tam biegają. I tam są, i to się nazywa latarnia morska. I tam jedziemy. Ciężko się tym jedzie, powiem szczerze. Ale damy radę. O ty w mordę miniaczu jeden. O! Dobry jest, jedziemy dalej. To jest rajdówka chyba, co? I cip! Ostatnie, zobaczcie. Wszystko żeśmy zrobili, wszystkie klocki. Cip! I został ostatni za 1000 klocków człowiek. Zobacz. I co my tu mamy zrobić? LEGO Speed Champions Event. No, zobaczmy. Łe, to ja zalewam nowy kubek herbaty. Kombinacja wszystkiego, co już wcześniej doświadczyliśmy. I tym akcentem będziemy kończyć chyba ten. To LEGO Speed Champions, nie tą mapkę całą. O, i musimy wybrać sobie któregoś z tych... No to chyba bierzemy najszybszego, nie? Bierzemy Senne, czy nie? Tak. Ja niektórych nie rozumiem. Chcę, żeby było ciepło, a gdy jest ciepło, chcę, żeby było zimno. Ja tam nic już nie chcę. Jak jest ciepło, to jest ciepło i traktuję to jako survival. Jak jest zimno, to jest zimno i się po prostu ubieram. I dobrze. Nie przykładam tego. Dwa okrążenia musimy tu zrobić.
Dwa okrążenia to chyba przez całą mapę jedziemy. O kurde, ja tu mam chyba najtrudniejszy drive ataru. No nic, muszę dać radę. Mnie to denerwuje tylko, że jak bierzemy sobie te wyścigi w klasie S2, to pojawiają nam się jakieś takie kapcie typu Ford Fiesta albo Focus. Pojawia nam się Audi TT zamiast Bugatti, zamiast jakichś tam Koenigseggów, nie? Co to ma być? Za każdym razem na każdym wyścigu tak jest. Robota, kurde. Dobra. Może nie będzie tak trudno. Zobaczymy. Już trochę ogarnąłem tą mapkę od tych wszystkich wyzwań. O, shit! Od tych wszystkich wyzwań. Ty, ale ona trochę inaczej przebiega niż na Goliacie. Myślałem, że to będzie ta sama co Goliat. Będziemy trochę przez zakręty jechać, dobra. Czy wrócę jeszcze do Dekrutwa? No myślę, że tak. Jak mówicie, że tam jakieś nowe samochody pododawali, to czemu nie? Trzeba będzie to sprawdzić. Jakiegoś Gulfa dodali? Tylko Gulfy to chyba... Te Golfy R mają napęd na 4 koła, czy tylko na przód? Chyba R-ki miały na 4, nie? Czy nie? Czy na przód? Któreś te Golfy ulepszone miały na 4 koła napęd? Ale Golfy to nic specjalnego, no to taki... No taki kibel trochę na kołach. Można je oczywiście fajnie porobić i nawet takie ładne są, tylko powszechne, wiesz, taki, nie wiem, obcięty Passat. Nie wiem, jakoś mnie to nie kręci ten Golf. Ja wiem, że to wszystkie Sebiksy aż się palą teraz i już biorą klawiaturę do łapy i napiszą brzydki komentarz i powiedzą, no ty się nie znasz, Golfy to jest życie. Każdy ma prawo do swojego zdania, czy nie? Golf to takie Audi, tylko że gorszy. Znaczy... No nie wiem. Taki list. Chyba tak. Ej, co ja gram na tym najtrudniejszym poziomie z nimi? Chyba musiałem tam zmienić w pewnym momencie, bo oni za wolno jadą jak na ten poziom. No i to jest drugie okrążenie, tylko że to są mistrzostwa. Ja się tak obawiam, że będziemy mieli chyba jeszcze jeden wyścig. Chociaż nie, tam było napisane event, a nie Champions 3. Więc może jest tylko ten jeden. Dominujemy ich, nie? Zmieniłem na niższe, tak? A, no to faktycznie. Już myślałem, że taki dobry jestem.
BMW to nie BMW, to styl życia. Nie, no wiecie co, BMW jakoś tak bardziej do mnie przemawia niż te Golfy. Chyba, że to jest BMW E36, no to już nie przemawia do mnie w ogóle. Bardzo mi przykro wszystkie Civicsy, ale taka jest prawda. Golf to polskie Lamborghini. Wow. Powiem wam, że trudne były te wyzwania. Jedno zrobiłem totalnie przypadkowo. To takie, co trzeba było skoczyć w powietrzu i ominąć z bliska jakiś samochód, nie? Tam za 30 klocków to było i bałem się, że tego nie zrobię. I cyk, pięknie. Pierwsze miejsce, no nie mogło być inaczej, nie? Czy nie? Pyk. Ladies, gentlemen, assorted minifigures, I give you your Horizon Lego Valley Speed Champion! Yes, wygraliśmy. Proszę bardzo. Dostaliśmy zwykłego Wellspina, za ukończenie tej mapki powinniśmy dostać C30 Super Wellspinów. Hey Amy. I hear congratulations are in order, speed champion. Thought about where you're gonna put that trophy? Come and meet me. I know just. Idziemy zbudować trofeum. Dostaliśmy 1000 klocków, zobaczcie, to jest ostatnia rzecz. Wszystkie klocki żeśmy zrobili, no było tych wyzwań od groma, nie? Ile mamy klocków na koniec? 12,5 tysiąca klocków zdobytych. Także naprawdę bardzo dużo, nie? Prawda jest taka, że niektóre wyzwania nabijały się praktycznie same. Były takie proste, że gdzieś tam jechałeś w wyścigu i się coś tam nagle nabiło, nie? A niektóre były takie trudniejsze, że trzeba było się przy nich naprawdę postarać. Good game! Oh yeah! No i teraz dojedziemy do chatki. Do tego fajny dodatek. Taka nowość z wyzwaniami. No w sumie, wiecie co, ja sobie powrócę do tego dodatku Hot Wheels. Zrobimy sobie takie porównanie, Forza Horizon 3. Więc zrobimy sobie takie porównanie tego dodatku i tego Hot Wheels. Hot Wheels były fajne, kręte traski. I uwaga! Super Wheel Spin, tylko jeden niestety. Dostaliśmy i patrzcie, tak to wygląda już po zbudowaniu wszystko. Możemy sobie wziąć drona, żeby lepiej to obejrzeć. Zobaczcie. Tak, mamy dinozaura, no to UFO jest kozackie. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do tego domku, to powtarzam, że UFO jest świetne. Mamy jednego dinozaura, drugiego dinozaura. Tu mamy jakąś górę, nie wiem skąd ona się wzięła w sumie. Nie pamiętam jej. Tu jest drzew, tu jest domek jakiś. W ogóle ten dinozaur, jak się na niego patrzymy, jesteśmy blisko, to słyszycie taki dźwięk, nie? Tak jakby warczy. Tu jest samolot, boisko. Tutaj jest taki większy domek, jego sobie też rozbudowaliśmy. Jest basen. Tu są jakieś drzewka. Tu jest statek. Tak? No i oczywiście fantastyczne UFO. Chciałbym, żeby ono coś więcej robiło, na przykład żebyśmy mogli je ze sobą gdzieś tam zabrać. Albo żeby ono mogło za nami lecieć, czy coś takiego. Takie zdalnie sterowane. Ale i tak fajne jest to, że ono się w ogóle unosi. Bardzo mi się to podoba. Obraca się dość szybko. Jest zajebiste.
No i tak sobie wygląda cały ten ogródek po zbudowaniu. Z przodu McLaren Senna z klocków Lego. I gotowe, nie? Czy coś tutaj mamy jeszcze na mapce do zrobienia? Chyba nie. Tutaj wszystko porobione jest. No musieliśmy przejechać wszystkie wyścigi. Tutaj jakieś coś nowego jest. Ale tu mam wszystko też ogarnięte. Musieliśmy przejechać wszystkie wyścigi, wszystkie challenge, zdobyć wszystkie możliwe klocki tutaj na tej mapce, żeby zdobyć rzeczy, nie? Ej, a co to jest? Tu nie byłem jeszcze. Bo tutaj jest chyba jakaś wyspa. Pojedziemy zobaczyć. Nie wiem, czy tam się da, bo na pewno da się do wody trochę wjechać. I tam jest płcizna. Ale czy tam jest jakaś wyspa? Chyba nie. Tutaj niby jest jakaś wyspa. No, tam się dalej nie da wjechać. Dobra. No i tak to wygląda. LEGO Champions zakończony. Chip. Można się tu bawić. Ja już wcześniej testowałem, że jest lotnisko. I ogólnie to miejsce jest też bardzo ciekawe do driftów. Można sobie coś tam później popróbować. Zobaczymy, co mi się wylosuje w spinie. Cyk. Ok. I zwykłym. 5000. Pięknie.